Witamy w kolejnym odcinku Zagłębia News. Piątek, 14 sierpnia. Zaczynamy. Nasze informacje rozpoczniemy od znakomitej wiadomości dla wszystkich kibiców. Hala RCS-u w Lubinie będzie gościć reprezentację Polski piłkarek ręcznych. Panie prezesie, znakomita wiadomość dla kibiców piłki ręcznej, nie tylko w Lubinie, ale w całym regionie. Reprezentacja Polski będzie gościć w tej hali, zagramy z Finlandią. To jest efekt organizacji Final Four Pucharu Polski. Zostaliśmy pochwaleni za bardzo dobrą organizację tego turnieju, stąd propozycja władz ZPRP, aby mecz eliminacyjny z Finlandią odbył się właśnie w Lubinie. To nie tylko promocja piłki ręcznej, ale promocja przede wszystkim miasta Lubin, który organizuje dzięki nowoczesnej i nowej hali widowiskowo-sportowej wiele imprez, nie tylko sportowych. Także kolejnym wydarzeniem wielkim, i to z udziałem reprezentacji po koszykarzach, to jest reprezentacja Polski kobiet w piłce ręcznej. Piłkarze ręczni z Zagłębia Lubin przegrali w meczu sparingowym z Górnikiem Zabrze 22-26. Było to drugie spotkanie obydwu drużyn w ostatnim czasie. Druga wygrana z Zagłębiem Lubin w meczu sparingowym. Trzeba przyznać, że dzisiaj było jednak dużo trudniej niż w meczu u Was w Zabrzu. No na pewno. No. Paweł Noch tutaj nie śpi, jest dobrym trenerem. Wyciągnął wnioski z pierwszego meczu, gdzie tam nasze zwycięstwo nie podlegało w ogóle wątpliwości. A tu już było trudno, no praktycznie przegrywaliśmy cały mecz, w końcówce no to my mieliśmy chłodniejszą głowę, może byliśmy trochę świeżsi od Lubina, bo widać było, że te 7-8 do końca Lubin stanął i chyba 7-0 wygraliśmy w końcówce, przy czym jeszcze nie rzuciliśmy dwóch karnych. I było bardzo ciężko, dlatego dziękuję moim chłopakom za walkę, do końca nawet nie szło, to pokazali naprawdę serce do walki i taka końcówka, oby w każdym meczu tak było, tak będę się naprawdę cieszył. W ramach przygotowań do nowego sezonu piłkarki ręczne Metrako Zagłębia Lubin wzięły udział w Baltica Summer Cup 2015. Miedziowe na turnieju w Szczecinie zajęły trzecie miejsce z bilansem zwycięstwa i dwóch przegranych. W nowym składzie, z nowymi ustawieniami, bo próbujemy w tej chwili na wysokiej jedynce Kingę Polens Grzyb, także no, wymaga to też czasu w każdej kombinowanej wysokiej obronie. No nie da się tak z dnia na dzień wszystkiego ułożyć, to są naprawdę miesiące i lata pracy często. Myślę, że dobrze w tym pierwszym meczu szczególnie wprowadziła się Żana, jeżeli chodzi o rzut z drugiej linii. Niestety w tym pierwszym meczu dosyć boleśnie została uderzona w twarz, ma rozciętą wargę i w tych kolejnych meczach nie była już może tak aktywna. Co mi dały te trzy mecze? Na pewno wiem, że musimy zdecydowanie poprawić sobie organizację powrotu do obrony po straconych bramkach czy straconych piłkach. Dobra. Dziękuję za uwagę. Żegna się z Państwem Wiktoria Płoch. Zapraszamy na kolejny odcinek już za tydzień. Dodatkowo pragnę zaprosić do kupna karnetów.